Cześć, maluszki, czekajcie. Czekajcie, kochane. Proszę, proszę, proszę. No, chodź. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No, cześć, niemieczki. Ojejku, i taka jest z wami zabawa, że nie ma zabawy naprawdę, bo zaraz któryś złapie i koniec. Słuchajcie, one teraz to będzie straszne, bo one tak po prostu do mnie lgną, jak ja przychodzę. Nie odstępują mnie na krok, mruczą. O, jakie one są teraz piękne. To za 2 tygodnie to będą już całkiem inne kotki. No ale trudno, ważne, że czeka na nich domek i to nie ma w ogóle o czym mówić. No szkoda troszeczkę, że nikt się nie znalazł, kto by się mógł nimi zająć. Przecież to jest sama radość. No ale tak to właśnie jest, jak człowiek coś potrzebuje, to niestety. To ciężko. Ja też nie oddam ich gdzieś tam do jakiejś fundacji czy do klatki. Przecież to nie o to mi chodzi. Tu mają raj w tym pokoju. Tylko po prostu taki samotny dość raj. Także kochani, dziś koteczki nasze, piękne żniwko i łączka, są po prostu przecudowne bliźniaczki i naprawdę zazdroszczę ich ludziom, bo kotki są jak złoto. No i muszą tu wytrzymać. Chociaż zobaczymy, jeszcze mój wyjazd trochę stoi pod znakiem zapytania, więc nie wiadomo jak będzie. A my się tutaj teraz potulimy jeszcze troszeczkę się potulimy. Chodźmy tu, Bączesku, do koszyczka, no. Opka do kosiczka i będziemy kotka głaskać w koszyczku. Tak. Śliczne kotki, jakby. Ale ja nie mam się z wami bawić, bo zaraz złapiecie. No i tyle z tej zabawy. Czekaj. Jeszcze lepiej, może mi się uda. No, hopaj tam. Hopaj. I tu hopaj, tak. Tu hopaj. No, szybciutko. Co ty, żniwko? Dziewczynka taka sprytna. Gania tutaj po wszystkim. Proszę, wskakuje na pewno na słup. O, proszę jaka. A ty, żniwko, taki jesteś łagodny koteczek, spokojny. Nie może być. Do chłopaki zazwyczaj rozrabiają, a tu jest, widzę, dziewczyna taka sprytna. I złapie i koniec zabawy. Dawaj mi to. Puść, żabko. Puść. Oj. No dobra, mamy. Mamy. Uwaga, musimy teraz szybko. A już teraz chłopczyk złapał. No i tak wygląda ta zabawa, właśnie tak wygląda. Boże, jakie piękne brzuchy, jakie czyste, jakie słodkie kiciunie. Przesłodkie, przesłodkie, przekochane, przecudowne kiciulki. No cudowne moje kituleczki, moje malutkie, moje piękniutkie, tak? Ojej. Ojej, czekaj, do kosika, dziewczyno, bo tu będzie fajnie. Ale chodzące kuleczki, mruczące. Tyle miałyście rodzeństwa i zostałyście same, tak? No tak, bardzo dobrze, tak miało być. No, a jeszcze wasze rodzeństwo jest u Ani na drugim końcu Polski. Też są cudowne koteczki. Jeszcze na dodatek mają mamusię i wciąż piją od niej mleczko. To jest dopiero wartość. Będziemy je ogłaszać. Dzisiaj się zapoznały z pieskiem. Także nadają się. Trzymaj się. Pa, pa, pa.